To już 25. kolejka drugiej ligi. Dwa mecze zostały przełożone, a aż 5 z 7 rozegranych spotkań zakończyło się remisami. Przez jeden dzień mieliśmy nowego lidera, za to nad strefę spadkową wyskoczyła Wisła Puławy. Na początek jak zwykle rozkład gier kolejki. Interesująco zapowiadały się mecze w Krakowie, Częstochowie, Kaliszu i Bytomiu. Zapraszamy na magazyn drugiej ligi. Zanim przejdziemy do wydarzeń 25. kolejki, w końcu udało się odrobić wszystkie zaległości z rundy jesiennej. W ostatnim takim spotkaniu Stal Stalowa Wola gościła Wisłę Puławy. Oto bramki z tego meczu. W 27. minucie goście odzyskali piłkę na własnej połowie. Mateusz Klichowicz dostał świetne podanie od Kamila Kargulewicza, pobiegł lewą stroną, zagrał do Macieja Bortniczuka, który ładnie strzelił na 1-0. Niespełna kwadrans później pierwsze dośrodkowanie Kargulewicza zostało wybite, ale poprawił Przemysław Skałecki i Piotr Giel podwyższył prowadzenie. Dwie stracone bramki podziałały na gospodarzy i jeszcze przed przerwą zaatakowali. W polu karnym upadł Bartosz Pioterczak i sędzia uznał, że Stali należy się 11. Z rzutu karnego Oskara Mielcarza zmylił Adam Imiela i Wisła prowadziła już tylko 2-1. W drugiej połowie piłkarze trenera Ireneusza Pietrzykowskiego długo próbowali wyrównać i dopiero w 86. minucie Łukasz Soszyński zagrał na lewą stronę, Arkadiusz Ziarko dośrodkował, a Jakub Banach strzałem głową uratował Stali punkt. Ledwo co udało się odrobić zaległości, a już będą kolejne, bo dwa spotkania 25. kolejki przełożono z powodu powołań do reprezentacji młodzieżowych. W piątek Skra Częstochowa gościła Chojniczankę, która ma aspiracje powrotu do pierwszej ligi. Pierwsza połowa przebiegła jednak pod dyktando gospodarzy. W 5. minucie po rzucie rożnym niecelnie głową strzelił Maciej Mas. W 8. zza pola karnego celnie strzelił Przemysław Sajdak, tyle że w środek bramki. Groźny był strzał z 13. minuty Pawła Kołodziejczaka, który zmusił do wysiłku Michała Antkowiaka. Kolejna próba to uderzenie Sajdaka, bramkarz Chojniczanki odbił przed siebie, a dobitka Mateusza Winciersza była niecelna. Dobrą okazję częstochowianie stworzyli tuż przed końcem pierwszej połowy. Jakub Niedbała zgrał piłkę z Sajdakiem i mocno uderzył, ale Antkowiak nie dał się zaskoczyć. A najlepszą okazję przed przerwą miał Winciersz, który po podaniu od Kołodziejczyka z około 5 metrów spudłował. Dopiero wtedy sytuację miała Chojniczanka. Mocno z narożnika pola karnego strzelił Wojciech Szumilas i Jakub Rajczykowski też pokazał, że zna się na fachu. W drugiej połowie mecz się trochę wyrównał i działo się zdecydowanie mniej. W 52. minucie Hidewita Lucci spróbował z własnej połowy przelobować Rajczykowskiego, nie trafił jednak w bramkę. W 81. minucie po podaniu z prawej strony Tobiasza Kubika głową niecelnie znów uderzył Mas. W odpowiedzi goście łatwo stracili piłkę, Skra wyprowadziła kontratak. Vitalucci z ostrego kąta próbował zaskoczyć Antkowiaka, jednak to mu się nie udało. W efekcie mecz zakończył się bez bramek, a z punktu bardziej zadowoleni powinni być piłkarze Chojniczanki. W Siedlcach Pogoń gościła Olimpię Elbląg i miała ochotę na wygraną, która dałaby jej co najmniej na kilkanaście godzin pozycję lidera. Tyle, że to goście pierwsi mieli świetną okazję. Po długim podaniu Maciej Spychała podał do Jakuba Sangowskiego, który od razu uderzył i Jakub Burek musiał wykazać się refleksem. Pogoń dopiero w 26. minucie poważniej zagroziła bramce. Lewą stroną zaatakował Piotr Pyrdoł, wbiegł w pole karne. Najpierw próbował podać, gdy piłka do niego wróciła strzelił, tyle że w Andrzeja Witana. W 35. minucie Pyrdoł przerzucił piłkę na drugą stronę boiska. Ta trafiła do Mateusza Majewskiego, którego strzał nożycami wybił obrońca. A po rzucie rożnym zza pola karnego mocno uderzył Pyrdoł, ale Witan z kłopotami obronił. Po zmianie stron Pogoń była coraz bliżej gola. Mike Karwot uderzył zza pola karnego, bramkarz odbił przed siebie, natychmiast główkował Cezary Demianiuk, Witan jeszcze musnął piłkę, a sprzed linii wybił ją Bartłomiej Mruk. W 65. minucie po dośrodkowaniu Pyrdoła z rzutu wolnego z bliska Ernest Dzięcioł przestrzelił. 3 minuty przed końcem ponownie Pyrdoł dostał podanie na lewej stronie, zagrał do rezerwowego Krystiana Misia, który dośrodkował w pole karne, a kolejny zmiennik Tomasz Walczak zapewnił Pogoni 3 punkty i awans na pierwsze miejsce.
Do Niepołomic na mecz z Sandecją Nowy Sącz przyjechały rezerwy ŁKS-u. Gospodarze zaciekle bronią się przed spadkiem, z kolei rywale są w okolicach strefy barażowej. W teorii bardziej na punktach zależało sądeczanom. Początek spotkania nie był jednak dla nich dobry. W 7 minucie z prawej strony dośrodkował Mateusz Bąkowicz, a Mateusz Bartków tak niefortunnie interweniował, że przelobował własnego bramkarza i ŁKS objął prowadzenie. Piłkarze Sandecji próbowali odrobić straty, ale z trudem dochodzili do sytuacji. W 19 minucie Jakub Wilczyński próbował zaskoczyć Łukasza Bombę nawet przewrotką, jednak nieskutecznie. A po chwili przed szansą rehabilitacji stanął Bartków, ale nie trafił w bramkę. W 39 minucie gospodarze odzyskali piłkę, wyprowadzili kontratak. Wilczyński wyłożył piłkę Radosławowi Gołębiowskiemu, tyle że ten strzelił za słabo, a na dodatek obok słupka. W drugiej połowie inicjatywa wciąż należała do gospodarzy, ale sytuacji stworzyli jeszcze mniej. W 78 minucie okazję mieli łodzianie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Jędrzeja Zająca głową niecelnie uderzył Jakub Letniowski. Dwie minuty później sytuacja Sandecji jeszcze bardziej się skomplikowała. ŁKS wyprowadził szybki atak, a Bartków sfaulował Oliwiera Sławińskiego, który byłby sam przed bramkarzem i sędzia wyrzucił obrońcę z boiska. To nie był koniec emocji, bo Jan Kuźma groźnie uderzył z rzutu wolnego i Martin Polaczek odbił na rzut rożny. Mimo osłabienia sądeczanie jeszcze walczyli. W 82 minucie Denis Potoma podał do Mikołaja Kwietniewskiego, ten mocno strzelił, a Bomba popisał się kapitalną interwencją. Tuż przed końcem po rzucie wolnym bramkarz ŁKS-u ponownie spisał się znakomicie po strzale z bliska Ratisława Wacławika i Sandecja nie urwała nawet punktu. Ostatnia w tabeli Olimpia nie składa broni i walczy, by uciec ze strefy spadkowej. Do Grudziądza przyjechała Radunia, która liczy się w walce o awans, a więc gospodarzy czekało trudne zadanie. I początek należał do gości. Pierwsze ostrzeżenie wysłał Paweł Czajkowski, tyle że strzelił w środek bramki. Kolejna okazja to rzut rożny. Dośrodkowanie Danus Pataru, a niepilnowany na linii pola karnego Wojciech Słomka pokonał Kacpra Górskiego. Gospodarze dążyli do odrobienia strat i w 29 minucie mieli niezłą okazję. Patryk Czarnowski zakręcił rywalami, podał do Kamila Kurowskiego, który strzelił, obronił jednak Adrian Odjewski. Za chwilę dobre podanie Oskara Sikorskiego i w dogodnej sytuacji znalazł się Szymon Krocz, strzelił jednak słabo i niecelnie. W doliczonym czasie po podaniu z rzutu wolnego w polu karnym upadł Czarnowski i sędzia odgwizdał faul. Do jedenastki podszedł Krocz i strzelił nad bramką. Nadal było więc 1-0 dla Raduni. W drugiej połowie gospodarzom wystarczyły zaledwie 32 sekundy, by doprowadzić do remisu. Po wyrzucie z autu piłka spadła pod nogi Sikorskiego, który od razu strzelił i było 1-1. I chcieli pójść za ciosem. W 53 minucie po rzucie wolnym wykonywanym przez Dominika Frelka i zgraniu głową groźnie strzelił Damian Kostkowski, ale Odyjewski był na miejscu. Z trzech punktów nie rezygnowała też Radunia. W 60 minucie po rzucie rożnym Kurowski sfaulował w polu karnym Czajkowskiego i tym razem to goście mieli jedenastkę. Z rzutu karnego Wojciech Łuczak nie zapewnił jednak prowadzenia, bo znakomicie spisał się Górski. Obie drużyny dążyły do wygranej. W 76 minucie ponownie po dośrodkowaniu w pole karne głową strzelił Kostkowski i znów lepszy był Odjewski. W 5 minucie doliczonego czasu z rzutu wolnego mocno uderzył Matej Mrsić, ale Górski znów kapitalnie obronił i spotkanie zakończyło się remisem. W piątek KKS Kalisz stracił pozycję lidera, ale już w sobotę mógł ją odzyskać. Podejmował broniący się przed spadkiem Stomil Olsztyn, który na wyjazdach spisuje się najgorzej w całej lidze. Goście jednak pierwsi stworzyli zagrożenie. W 7 minucie zza pola karnego strzelił Bartosz Florek i nieznacznie się pomylił. Szybko odpowiedział KKS. Z rzutu wolnego uderzył Hubert Sobol i też niewcelowo w bramkę. To było bardzo wyrównane spotkanie i sytuacje miały obie drużyny. W 17 minucie okazja z rzutu wolnego dla Stomilu. Uderzył Filip Wójcik i skończyło się na rzucie rożnym. W 28 minucie w końcu pierwszy groźniej celny strzał. Nestor Gordillo odegrał do Sobola, ale uderzenie napastnika KKS-u odbił Miłosz Garstkiewicz. Kolejne okazje były dopiero po przerwie. W 60 minucie Michał Bezpalec przejął piłkę, zagrał do Daniela Pietraszkiewicza, który przebiegł kilkadziesiąt metrów i niecelnie strzelił, choć mógł podawać do lepiej ustawionego Florka. A za chwilę dogodna sytuacja dla gospodarzy. Mateusz Wysokiński podał do Jakuba Staszaka, ten dośrodkował sprzed linii końcowej, tyle że niepilnowany Sobol przestrzelił. W 79 minucie pomocnik KKS-u tym razem zagrał z rzutu rożnego, a strzał rezerwowego KKS-u odbił Garstkiewicz.
końcówce meczu na zaskakujące uderzenie z dystansu zdecydował się Filip Laskowski i Maciej Krakowiak musiał popisać się refleksem. Nie minęła minuta, a Stomil miał kolejną okazję. Tym razem Wójcikowi nie udało się pokonać bramkarza KKS-u. Gospodarze mecz kończyli w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę za dwie żółte zobaczył Michał Bednarski. KKS utrzymał remis i wrócił na pozycję lidera. Hutnik, który w 2024 roku jeszcze nie wygrał, podjął Stal stalową wolę. Obie drużyny liczą się w walce o awans, ale to goście zgromadzili do tej pory punkt więcej. Pierwsze minuty należały do gospodarzy. W 9 minucie przejęli piłkę, Krzysztof Świątek zagrał, a akcję wykończył Denis Rakels. Mikołaj Smyłek złapał jednak strzał Łotysza. Goście szybko zaczęli lepiej grać, czego efektem była bardzo dobra okazja Lucjana Klisiewicza, który kopnął bardzo niecelnie. W 25 minucie Jakub Górski dostał piłkę przed polem karnym, nikt za bardzo go nie naciskał i pomocnik strzelił dokładnie przy słupku. 1-0 dla Stali. Po stracie gola to Hutnik zaczął grać lepiej. Po wybiciu bramkarza Krystian Lelek wygrał pojedynek biegowy z rywalem i strzelił. Smyłek nie dał się zaskoczyć. W 37 minucie Rakels zagrał na prawo, Patryk Kieliś podał w pole karne, a Miłosz Drąg od razu uderzył. W doliczonym czasie dośrodkowanie z rzutu rożnego i strzał głową Marcina Wróbla przeleciał wysoko nad poprzeczką. Nie udało się Hutnikowi wyrównać przed przerwą, ale po zmianie stron znów rzucił się do ataków. Tuż po wznowieniu gry Kieliś wywalczył piłkę na połowie rywali, zagrał do Macieja Urbańczyka, który podał do Rakelsa, a Łotysz wykorzystał okazję i strzelił na 1-1. Gra się wyrównała i teraz Stal miała okazję. Po podaniu z rzutu rożnego głową w środek bramki strzelił Klisiewicz i Dorian Frontczak bez problemu obronił. Jeszcze lepszą sytuację w 63 minucie miał Kacper Chełmecki. Dostał piłkę tuż przed polem bramkowym, ale trafił w bramkarza. Kwadrans później Rakels wypatrzył na drugiej stronie Michała Głogowskiego, który jednak za lekko uderzył z narożnika pola karnego. Żadnej drużynie nie udało się już zdobyć bramki i Hutnik po raz piąty w tym roku zremisował. Wisła Puławy to obok Hutnika i Stomilu kolejna drużyna bez zwycięstwa na wiosnę. W 25. kolejce czekał ją trudny wyjazd do Bytomia na mecz z Polonią, która z kolei w tym roku jeszcze nie przegrała. Obie drużyny są zagrożone spadkiem, ale faworytem byli gospodarze. Goście tym się nie przejęli i zaatakowali, a nieco pomogli im w tym rywale. W 4. minucie rozgrywanie piłki pod własnym polem karnym zakończyło się stratą. Piotr Giel trafił jednak w słupek, a dobitkę Mateusza Klichowicza obronił Karol Szymkowiak. 5 minut później Polonia miała okazję. Dawid Wolny świetnie podał do Kamila Wojtyry. Ten trochę źle przyjął piłkę, ale za chwilę strzelił i Oskar Mielcarz obronił. W kolejnej akcji bramkarz Wisły nie miał też większych problemów, by złapać futbolówkę po strzale głową Adriana Piekarskiego. Puławianie nie zamierzali być dłużni i w 30 minucie mieli rzut rożny. Dośrodkował Krystian Puton, piłka odbijała się od zawodników i w końcu trafiła w Łukasza Wiecha, a za chwilę goście cieszyli się z gola. Polonia szybko chciała wyrównać. Po dośrodkowaniu Lucjana Zielińskiego z około 11 metrów tuż obok słupka uderzył wolny. Tuż przed końcem pierwszej połowy napastnik Polonii po rzucie rożnym był w świetnej sytuacji, ale jego strzał odbił Mielcarz. Po zmianie stron bytomianie od razu zaatakowali. Po akcji prawą stroną dośrodkował Filip Żagiel, a Zieliński ubiegł Kacpra Kaczorowskiego i doprowadził do remisu. Stracona bramka sprawiła, że Wisła śmielej zaatakowała. W 65 minucie po zagraniu Karola Nojszewskiego Kamil Kargulewicz uderzył tylko w boczną siatkę. Kilka minut później dogodna sytuacja po drugiej stronie boiska. Rezerwowy Sebastian Steblecki podał do Michała Szmigiela, który zdecydował się na strzał i Mielcarz musiał wykazać się refleksem, by obronić. W 82 minucie z kolei okazja dla Wisły. Po rzucie rożnym piłkę odzyskał Kamil Kumoch i podał do Nojszewskiego. Pomocnik gości był w polu karnym, zagrał wzdłuż bramki, a Maksymilian Cichocki pokonał własnego bramkarza. Gospodarze bardzo szybko odpowiedzieli. W polu karnym Wojtyrę sfaulował Przemysław Skałecki i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów Wojtyra pewnym strzałem doprowadził do remisu. Bytomianie mecz kończyli w dziesiątkę, bo w doliczonym czasie gry czerwoną kartkę za dwie żółte zobaczył Daniel Ściślak. Mieli jednak piłkę meczową. Po przypadkowym wybiciu Wojtyra był sam przed bramkarzem, ale Mielcarz odważnym wybiegiem utrudnił mu strzał i obrońcy wyjaśnili sytuację. Spotkanie zakończyło się remisem. Oto wyniki meczów 25. kolejki drugiej ligi.
Liderem pozostał KKS, ale ma tyle samo punktów co Pogoń. Kotwica traci 2 punkty, ale ma zaległy mecz do rozegrania. W strefie barażowej są jeszcze Chojniczanka i Radunia i awansowały do niej rezerwy ŁKS-u. Na dole tabeli tuż nad strefę spadkową wydostała się Wisła i zepchnęła GKS, który jednak też będzie odrabiał zaległości. Na przedostatnie miejsce spadła Sandecja, a tabelę zamyka Olimpia Grudziądz. W klasyfikacji strzelców nie nastąpiły zmiany, bo żaden ze snajperów nie zdobył gola. Prowadzi Hubert Sobol z KKS-u 17 goli, przed Jonathanem Juniorem z Kotwicy 14, a po 13 trafień mają Mateusz Kuzimski z Raduni i Cezary Demianiuk z Pogoni. W 26 serii spotkań najciekawiej zapowiada się mecz czwartej Chojniczanki z liderem z Kalisza, a także rezerw ŁKS-u z Polonią. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu drugiej ligi. Do usłyszenia!